Cześć moi drodzy, no i tak jak mówiliśmy, tak robimy. Wjeżdżają typy od ekipy Zawód Typer na niedzielę. Pierwszy mecz to Real Sociedad kontra Real Betis. Ekipa San Sebastian złapała dołek. Przegrali ostatnie 4 spotkania. Wszystkie porażki, no trzeba przyznać, zasłużone. Ewentualnie mogli wyciągnąć remis z Valencią. Z kolei Betis wreszcie dostał pozytywnego kopa. W pierwszej kolejce przegrali z Barceloną 0-2 i nie mieli nic do powiedzenia, a równiutko miesiąc później ograli Real Madryt na Santiago Bernabeu. Drużyna jest teraz pod wodzą innego trenera. Quique Setién w poprzednim sezonie prowadził Las Palmas i pamiętamy, jak pozytywny futbol prezentowali przez większość sezonu. Betis zmienia teraz swoją taktykę. Chcą dłużej utrzymywać się przy piłce zamiast liczyć wyłącznie na kontry, które de facto wychodzą im świetnie. Potrafią szybko wrócić na swoje pozycje, potrafią też jednym podaniem ominąć całą pomoc rywala. W spotkaniu z Realem Madryt, gdyby nie fatalna dyspozycja zawodnika o nazwisku Budebus, Betis mógł zdobyć 2, a nawet 3 gole. No i młodziutki Guerreiro, który też miał swoje okazje sam na sam, zabrakło młodziakowi zimnej krwi. W ostatnim spotkaniu zdominowali Levante, które przecież też spisuje się świetnie w tym sezonie. Remis z Realem Madryt, 3-0 z Realem Sociedad, wywalczony remis w derbach z Valencją, wygrana z Villarrealem. A mimo to Betis ograł Levante aż 4-0. Naprawdę są niesamowici. Wydaje się, że Quique Setién już na dobre ustawił drużynę, która teraz świetnie spisuje się z kontry, ale i potrafi rozegrać piłkę. Polecamy obejrzeć pierwszego gola w meczu z Levante. Rozklepali ich niesamowicie. 5 podań na 1 kontakt i strzał. No coś pięknego. Ale trzeba też powiedzieć, że obrona wcale tak pięknie nie wygląda, bo choćby z Realem Madryt mogli stracić 2-3 gole, tylko że tam mieli bardzo dużo szczęścia. 2 tygodnie temu z Deportivo też mogli stracić 2, stracili tylko 1. Real Sociedad również uwielbia się utrzymywać przy piłce. Czasem przez to sprawiają sobie problemy. Ostatnio z Valencją grali w 10 i nadal byli drużyną, która częściej utrzymywała się przy piłce. To było widać aż nadto, że Real Sociedad przy wyniku 2-2 i grze w 10 nadal walczy o 3 punkty. Jeden ich nie zadawalał. Grają fajnie, ale są problemy w defensywie. Kontry Betisu mogą być zabójcze. Nadal Real Sociedad jest faworytem. Sądzimy, że przy ich ofensywnej grze gol jest pewniakiem. Bardziej martwimy się o Betis, ale patrząc na defensywę Basków i formę Tonego Sanabri, sądzimy, że wbiją przynajmniej 1 gola. W ekipie Realu Sociedad może zabraknąć Veli oraz Januzaja, co jeszcze nie jest pewne. Są to zawodnicy ofensywni, więc mamy nadzieję, że jednak będą do dyspozycji trenera. Wraca obrońca Diego Llorente, który w tym sezonie strzelił już 4 gole. Zabraknie z kolei Zubeldi, który jest pomocnikiem, a w ostatnim spotkaniu musiał zająć miejsce środkowego obrońcy, co pokazuje, jaki problem w tej linii właśnie ma ekipa z kraju Basków. Mecz rozgrywany o wczesnej porze, ale Real grał już o 12 z Deportivo La Coruña i wynik tego spotkania to 4-2. Nie wygląda to, jakby obie drużyny grały o spale, a wręcz przeciwnie. No i to jest propozycja od ekipy z Zawód Typer właśnie na to spotkanie. I lecimy dalej. Barcelona, Las Palmas. Jesteśmy po 6 meczach w ciągu 3 tygodni. Pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, to przeanalizowanie sytuacji kadrowej drużyn, które grają w europejskich pucharach. Kto ewentualnie mógłby odpoczywać? Leo Messi? Co prawda gra wszystkie mecze, ale tak naprawdę to często po prostu sobie spaceruje po boisku. W tym roku Leo wreszcie otrzymał wolne w lato. Nie było meczów Copa America ani Mistrzostw Świata. Nie sądzimy więc, aby Leo musiał odpoczywać. No i to jest jedna z ważniejszych informacji przy naszym typie. Jak ma się reszta? Valverde na tyle dobrze rotował składem, że w sumie nikt nie potrzebuje zaraz specjalnego odpoczynku, ale raczej jakieś małe rotacje będą. Las Palmas słabo wchodzi w sezon, zupełnie inaczej niż w 2 poprzednich sezonach. Jak zwykle spore posiadanie piłki w większości meczów, ale często bez pomysłu na grę. Ostatnio nawet przegrali na swoim stadionie z Leganes, a to przecież meczami na własnym stadionie mieli sobie zapewnić utrzymanie w lidze. Barcelona ma problemy w spotkaniach wyjazdowych, ale u siebie to już co innego. Co pokazali choćby w meczu z Eibarem 6-1, Espaniolem 5-0, czy w drugiej połowie spotkania z Juventusem 3-0. Również w pierwszej kolejce z Betisem wygrali co prawda tylko 2-0, ale zdominowali mecz. Słabo zagrali tylko z Realem Madryt w Superpucharze. Ale wiemy, jak wiele się zmieniło od tego czasu, więc nawet nie bierzemy pod uwagę tych meczów z królewskimi. Las Palmas w tym spotkaniu bez Sampera, Vitolo, Halilowicza, niepewny Dani Castello oraz Srimi. Jeśli zabraknie całej piątki, nie mamy pojęcia, jak Las Palmas może funkcjonować. I to jest typ ekipy Zawód Typer na to spotkanie. My tymczasem lecimy dalej. Valencia Athletic. Po beznadziejnych ostatnich 2 sezonach Valencia wreszcie wraca do żywych. A wystarczyło tylko nie robić żadnych milionowych transferów, a postawić na wychowanków jak Carlos Soler, Nacho Vidal czy Antonio Latour. Valencia jest jedną z 3 drużyn, która nie przegrała jeszcze ligowego meczu. A przecież ich terminarz nie należał do najłatwiejszych. Mierzyli się m.in. z Atletico Madryt 0-0, Realem Madryt 2-2, Realem Sociedad 3-2 i wyjazdowe derby z Levante na 1-1. No i oczywiście warto wspomnieć 5-0 z Malagą. Co powiem o Atletiku? Mogłoby się wydawać, że sezon zaczęli nieźle. 3 pierwsze ligowe potyczki z czystym kątem, ale to nie do końca tak ładnie wyglądało. W spotkaniu z Getafe w pierwszej kolejce, mimo gry
przez 25 minut w przewadze, nie potrafili w tym czasie oddać celnego strzału. Mecz zakończył się wynikiem 0-0. Z Eibarem wygrali 1-0, ale w nieprzekonywujący sposób. To samo ze słabą Gironą, niby 2-0, ale trudno powiedzieć, że to był mecz dobry w wykonaniu Atletiku. W Lidze Europy już w eliminacjach było widać, że nie jest za dobrze. Wyniki były spoko, ale gra nie przekonuje. Tydzień temu prowadzili z Malagą 3-1, by grając w przewadze zawodnika stracić 2 gole i zremisować 3-3. W czwartek z Orią wcale nie było tak źle. Zasłużyli w tamtym spotkaniu na gola, a nawet na wygraną. Zabrakło trochę szczęścia. Ale nawet 2-1 z takim ogórkiem wcale nie byłoby przekonującym wynikiem. Koniecznie musimy się w tym spotkaniu podeprzeć zakładem bez remisu, gdyż Atletik potrafi w najmniej spodziewanym momencie strzelić jakiegoś farfocla, m.in. z rzutu rożnego. Atletik miał 6 meczów co 3-4 dni. Walencja tydzień wolnego. Kolejny argument na stronę nietoperzy. No i dlatego właśnie taki oto typ na to spotkanie. Zakład taki jak remis nie ma zakładu, jednakże ten, który tu przedstawiamy, ma nieco wyższy kurs. No i oczywiście wiadomo, że korzystamy z 1.34, a nie 1.31. Szybciutko lecimy dalej. Real Madrid Espanyol. Kolejny mecz, w którym trzeba przeanalizować kadrę, bo Real grał co 3-4 dni. Zacznijmy od absencji, bo na pewno zabraknie Benzemy, Marcelo, Teo Hernandeza, Kovacicia i niepewny jest jeszcze Bale, ale i tak zapewne zasiądzie na ławce. Wszystkie minuty w ostatnich 6 meczach grał Dani Carvajal. Kolejnym graczem jest Sergio Ramos. Z kolei Varane grał 4 ostatnie mecze po 90 minut. Casemiro natomiast 5 pełnych meczów. Czyli głównie defensywni zawodnicy potrzebują odpoczynku, ale pytanie, czy go dostaną. Kadra jest mocno okrojona i Zizou może się nie zdecydować na wystawienie rezerw. Jeśli gracze będą zmęczeni, też może to nie wyglądać zbyt dobrze. Wolne może otrzymać też Modric, który potrzebuje coraz więcej czasu na regenerację, ale Real w pomocy ma kim zastępować podstawowych zawodników. Gorzej jest właśnie w defensywie, pod nieobecność Teo i Marcelo, bo przez to Nacho musi grać na lewej stronie. Cała sytuacja kusi do gry na gole w tym meczu. Espanyol w tym sezonie przegrał już 0-5 z Barceloną. Mówi się właśnie, że Espanyol z chęcią oddaje punkty Realowi, ale my w to nie wierzymy. Patrzymy jedynie na aspekty piłkarskie. Espanyol zapewne mocno się cofnie, bo im odpowiada bronienie się. Real będzie dominował. Aby tylko przełożyło się to na ich bramki. Dobrą wiadomością będzie gol dla Espanyolu. Real, gdy traci bramkę, potrafi się ostro spiąć. No i często tak się działo w poprzednim sezonie, a w tym widzieliśmy już 2 takie przypadki z Alaves i z Realem Sociedad. No i to jest właśnie typ na to spotkanie od ekipy Zawód Typer, a my powolutku lecimy dalej. Milan podejmuje na własnym boisku AS Romę. Hit tej kolejki Serie A. Nierówno grający ostatnimi czasy Milan mierzy się z Romą, która wydaje się, że złapała wiatr w żagle i ostatnie mecze pokazują, że powoli wraca do swojej formy. Gospodarze grają ostatnio na tyle niepewnie, że w meczu Ligi Europy prowadząc 2-0 z Rijeką potrafią stracić 2 bramki w 5 minut. Zrehabilitowali się jednak i w ostatniej minucie zdobyli gola, który dał im 3 punkty. W lidze również w bardzo słabym stylu przegrali 2-0 z Sampą, co bardzo poddenerwowało władze klubu. Teraz mecz o życie dla trenera Montelli. Jeśli przegra z Romą, prawdopodobnie zostanie zwolniony i na jego miejsce przyjdzie dobrze znany w Mediolanie Ancelotti. Ekipa z Rzymu natomiast w ostatnich meczach zaskakuje in plus. Wygrywają dość pewnie, mimo słabszych rywali grają całkiem przyzwoitą piłkę i bez wątpienia są tutaj minimalnym faworytem. Dlaczego bot team to score? Obie drużyny głodne zwycięstw. Milan chce się odbudować. Montella na pewno wystawi najsilniejszy skład, ażeby nie stracić posady. Rzymianie chcą jak najdłużej trzymać się czołówki, a na pewno takie zwycięstwo nad Milanem doda im sporo pewności siebie. Obie drużyny nastawione ofensywnie, obie lubiące strzelać sporo goli i nie spodziewalibyśmy się tutaj underowego meczu. W ostatnich 5 spotkaniach między tymi drużynami aż 4-krotnie padł bot team to score. Teraz powinno być podobnie, tym bardziej, że ten sezon Serie A jest obfity, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe i dlatego właśnie taką dostajemy propozycję od ekipy Zawód Typer na to spotkanie. Ostatnia propozycja w tym filmiku od ekipy Zawód Typer, Chievo Verona, Fiorentina. Ogólnie trochę nie rozumiemy aż tak wysokiego kursu na fiołki, które według nas są tutaj faworytem. Mimo słabej formy wyjazdowej, zawodnicy Stefano Pioliego muszą się w końcu przełamać i zacząć łapać punkty na wyjazdach. Gospodarze w 6 meczach zdołali uzyskać 8 punktów. Nie porywali swoją grą, ale jest to zespół, który ma ambicje na środek tabeli i jak na razie swoje założenia w pełni realizują. Fiorentina za plecami Werony z 7 punktami na koncie i sporym niedosytem, bo mimo zmian przedsezonowych, które osłabiły ekipę z Florencji, wciąż jest to drużyna z potencjałem do walki o europejskie puchary. Simeone czy Chiesa to zawodnicy, którzy mogą stworzyć różnicę. Osobiście uważamy, że Fiorentina ma tutaj więcej do zaoferowania i po zaciętym meczu powinny nieznacznie zwyciężyć. Bardzo dobrą opcją jest postawienie zakładu na X2 i under 4,5 bramek w całym meczu po kursie 1,56 na LVB-cie. Obie drużyny nie imponują skutecznością w tym sezonie, odpowiednio 7 i 9
5 bramek zdobytych w 6 spotkaniach nie jest jakimś wielkim wyczynem, tym bardziej teraz, kiedy przyjdzie im się mierzyć head to head. Obstawiamy stosunkowo niskie zwycięstwo Fiołków lub bramkowy remis. To jest właśnie ostatnia propozycja od ekipy Zawód Typer na niedzielę. Taki oto typ znajdziecie w zakładce Zakłady Specjalne. No i jak widzicie, chłopaki z Zawód Typer podali dziś wszystkie typy z bookmachera Elfabet w 4 na 5 przypadków. Najwyższy kurs był właśnie na Elfabecie w meczu Chievo Fiorentina. Zakład jest dostępny tylko na tym bookmacherze, więc po raz kolejny pokazują, że Elfabet ma jedne z najlepszych kursów na piłkę nożną oraz na pewno najszerszą ofertę zakładów na najpopularniejsze ligi piłkarskie. Warto jednak posiadać konta na co najmniej 2 bookmacherach, wtedy macie lepsze warunki gry. Przypominamy, że Elfabet rozdaje darmowe 20 zł przy rejestracji ze specjalnego linku bonusowego, a ten link specjalnie dla Was udostępniamy w opisie filmu na dole. Ja oczywiście w tym momencie zapraszam do wyrażania swoich opinii na temat tych typów. Rzućcie oczywiście swoje propozycje na niedzielę, może my skorzystamy. Przypominam też, że warto subskrybować kanał Obstawiamy, kliknąć dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie i być po prostu na bieżąco. Trzymajcie się, to by było na tyle. Pozdrawiam.